się w ogóle uważa, że Bóg się zmienił? Bóg się w ogóle nie zmienił. On nie zmienił zdania, nie zmienił w ogóle postawy. Bóg w Chrystusie Jezusie jest postacią jednorodną. I wszystko to, co On określił już wcześniej, to dzisiaj funkcjonuje i działa. Jego nie obchodzą ruchy społeczne, polityczne, żadne. Jego to w ogóle nie obchodzi. On jest ten sam. Trzeba w ogóle mieć absolutną pewność, że On jest ten sam, żeby twoje życie było życiem, gdzie On realnie będzie się przejawiał. Bo jeżeli ty myślisz, że On jest inny, że coś tam jest innego dzisiaj. Wielu ludzi modli się: Boże, chciałbym, żeby było tak jak w pierwszym kościele. Ja bym nie chciał. Ja bym nie chciał, żeby było tak jak w pierwszym kościele, bo pierwszy kościół, który był, to by nie wytrzymał dzisiejszego tempa. Pierwszy kościół, rozumiecie, nie wiem, czy w ogóle sobie z tego zdajecie sprawę, że pierwszy kościół, ten, który był 2000 lat temu, gdyby się zderzył z dzisiejszą rzeczywistością, z dzisiejszym naciskiem demonicznym, on by nie wytrzymał ciśnienia. Dlaczego? Dlatego, że im bliżej przyjścia Jezusa, tym bardziej wzmaga się opresja demoniczna. To jest nieprawda, że kiedyś były większe opresje. Dzisiaj są straszne opresje. W XX wieku było więcej wojen na świecie niż od początku świata. Rozumiecie? Więcej konfliktów zbrojnych. Pierwszy Kościół nie doświadczał w 10% nawet tego, czego doświadcza dzisiejszy Kościół. Dzisiejszy Kościół natomiast, on się modli i mówi: Boże, my chcemy, żeby było jak wcześniej, żeby tak Cię wszyscy kochali. Dzisiaj posiadamy o wiele więcej mocy, o wiele więcej objawienia, o wiele więcej siły. O wiele głębsze poznanie jest. Z drugiej strony dzisiejszy Kościół zapomina o tym, że Bóg jest ciągle tym samym Bogiem. Gloryfikuje się diabła i mówi się, że jest ciężko, jednocześnie zapominając, że Bóg jest tym samym Bogiem. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Ja zrozumiałem, że to jest ten sam Bóg. Ten sam Bóg. Ja dzisiaj mam jedność z tym Bogiem w moim duchu. Ja mogę dzisiaj robić to, co ten Bóg tu na ziemi w Chrystusie Jezusie. Mogę to robić. I mogę robić jeszcze więcej, bo mam dzisiaj większe możliwości niż Jezus. Jezus nie miał takich możliwości, jak mam ja i ty. On tego nie miał. Dla Jezusa pokonanie 100 kilometrów, to wiecie, co to w ogóle było? My często myślimy, że to jest Superman. Pojedź do Izraela i przyjrzyj się, co to znaczy iść na piechotę 100 kilometrów przez pustynię judzką. Rozumiesz? A ty dzisiaj siadasz przed Facebookiem i ty się łączysz w 15 w ogóle sekund w ogóle z całym światem i możesz głosić Ewangelię. Ja nie wiem, ile ja ludzi uzdrowiłem przez telefon. Nie mam pojęcia. Kiedyś jedna kobieta oglądała w ogóle jedno moje nauczanie i ząb wyrósł. Napisała do mnie: ząb mi wyrósł podczas oglądania nauczania. Nie miała zęba. Ząb mi wyrósł. Rozumiesz? Dzisiaj trzeba zrozumieć prostą rzecz. My mamy tego samego Boga, który jest od wieków pełnego siły, mocy, tylko my musimy stanąć na tej prawdzie. I związać to ze swoją tożsamością, to co tutaj zostało powiedziane przez Michała, że ty zobacz, gdzie ty jesteś. Bo Bóg nie jest Bogiem pustyni. W ogóle Bóg, On przez pustynię ludzi tylko przeprowadzał. On tam nie budował państwa, nie budował królestwa. To w ogóle wiecie, że to miało trwać 3 tygodnie. To w 3 tygodnie mieli przejść tamtędy. To w ogóle, to była wycieczka 3-tygodniowa. Przejdziecie, dzieciaki,
wejdziecie sobie do Kanaanu i będziecie żyć. Taki był zamysł dobrego ojca, że oni 40 lat tam się wałęsali. To właśnie dlatego, tak? Że oni w ogóle liczyli na coś innego, niż on obiecał. On mówi, wejdziecie do Kanaanu, będzie dobrze. A oni mówią, my cudów potrzebujemy. Ratuj nas, to nas ratuj przed tym, to nas ratuj przed tamtym, to daj nam to, daj nam tamto. I dzisiaj Kościół tak woła, ratuj mnie. Pomóż mi, daj mi. Potrzebuję cudu. Cuda to jest normalna sprawa. Tylko jeżeli Kościół żyje mentalnością cudów, to jest chory organ. Rozumiesz? To nie tak. My ciągle widzimy cuda i ciągle te cuda się... Wiecie, w telewizji się robi zdjęcia, pył, olej. Ja nie wiem, ile my byśmy musieli tutaj mieć świadectw tego, że tutaj ludzie mają złoto na sobie, olej. My tego w ogóle nawet nie robimy, bo to jest w ogóle... Ja nie wiem, byśmy chyba się nad tym musieli skupiać. Bo tego po co? Nie rozumiem tego. Istotą rzeczy jest to, żeby Kościół zrozumiał, że my jesteśmy w Kanaanie. My posiadamy dostęp do wszelkich dóbr pańskich. Ja na nie nie czekam. Ja je mam. Ostatnio powiedziałem na temat aniołów. Natychmiast w ciągu tygodnia dostałem kilka zwrotek. Ludzie posłali gdzieś anioła, natychmiast sprawa załatwiona. Człowieku, w minutę, dwie, trzy. Godzina, jeden dzień. Po robocie. Coś nad czym się trudzili, modlili się i krzyczeli. Rozumiecie? Bardzo ważna rzecz.